Jeśli mrugnąłeś okiem, mogłeś to przegapić. To sokół wędrowny z ogromną prędkością musnął kaczkę ostrymi szponami w okolicy karku, powodując u niej śmiertelne obrażenia. Po chwili wraca na gotowy już posiłek. Sokoły wędrowne to najszybsze zwierzęta na ziemi. W locie nurkowym osiągają prędkość w okolicach 300-350, a według niektórych źródeł nawet 400 km na godzinę. Żaden inny organizm na ziemi nie porusza się z tak ogromną prędkością. Oczywiście poza człowiekiem. My jednak wspomagamy się technologią. U sokoła to po prostu magia natury. Na tajemnicę jego niezwykłych prędkości składa się superopływowa sylwetka oraz specyficzny kształt skrzydeł. Ptak ten jest ornitofagiem, żywi się zatem niemal wyłącznie ptakami. Poluje z powietrza, najczęściej spadając z dużej wysokości z ogromną prędkością na swoją ofiarę, łamiąc jej przy tym kark, skrzydła bądź dziurawiąc skórę. Jest niczym ultrasoniczny pocisk o precyzyjnym namierzaniu celu z zabójczą głowicą w postaci ostrych jak brzytwy szponów. To o nim dzisiejszy odcinek. Zapraszam! Gołąb to jedna z ulubionych ofiar sokoła wędrownego, zwłaszcza gołąb miejski, bo generalnie miasta to wbrew pozorom często zasiedlane przez sokoły wędrowne miejsca. Pierwotnie ptaki te gnieździły się na półkach skalnych, a miasto wraz z wieżowcami to dla nich nic innego jak górski krajobraz ze skalistymi ścianami i półkami idealnymi do gniazdowania i obserwacji potencjalnych ofiar. A że gnieździ się tu także masa gołębi miejskich, często uprzykrzających życie mieszkańcom metropolii, to sokół wędrowny jest tu wręcz pożądany i chętnie korzysta z oferty zatrudnienia, jaką składają mu ludzie. Czuje się tu doskonale. W Warszawie, na Pałacu Kultury i Nauki, od lat gniazduje para sokołów wędrownych. Zbudowano dla nich specjalną platformę. Umieszczono tam nawet kamerę, dzięki której na żywo można śledzić życie rodzinne warszawskich sokołów. Tu widzimy nagranie tegorocznego lęgu oraz jego karmienie przez rodziców. Jak widzimy, sokoły mają obszerną budkę wyłożoną kamieniami imitującymi półkę skalną. Podobną kamerę online posiada także para sokołów zamieszkująca Gdańsk. Dla miłośników ornitologii możliwość, jaką dają kamery online zamontowane w gniazdach drapieżników, to nie lada gratka. Można tu na żywo obserwować sukcesy i dramaty ptaków drapieżnych, śledzić ich zachowania i zwyczaje. Nic tu nie jest cenzurowane ani reżyserowane. To prawdziwy ptasi Big Brother. Skoro sokoły są bohaterami internetu, mają nawet swoje imiona, pisze się o nich na portalach i tysiące osób komentuje na żywo ich poczynania, to mogłoby się wydawać, że są powszechnymi w Polsce ptakami. Nic bardziej mylnego. Sokoły wędrowne to skrajnie rzadkie u nas ptaki. Ich populację ocenia się zaledwie na kilkadziesiąt par. Dlaczego jest ich tak mało? Dawniej było inaczej. W okresie wojennym ubiegłego wieku sokół wędrowny był szeroko rozpowszechnionym w Europie ptakiem. Jego populacja załamała się gwałtownie w latach 50. i 60. Jak się okazało, wszystkiemu winne były pestycydy. Te szkodliwe związki używane dawniej w rolnictwie kumulowały się w ciałach topowych drapieżników, sprawiając, że ich jaja stawały się bardzo delikatne i kruche. Pękały podczas wysiadywania przy najmniejszym dotknięciu. Wiele ptaków drapieżnych w tamtych czasach drastycznie zmniejszyło swoją liczebność z powodu używania pestycydów. Mimo iż potem ograniczono stosowanie pestycydów, populacja sokoła wędrownego, mimo usilnych starań przywrócenia dawnej liczebności, nie chciała rosnąć i wciąż daleko jej do dawnego stanu. W Polsce wypuszczono na wolność setki par sokołów, aby odnowić populację, ale tylko promil spośród nich zakłada gniazda i wyprowadza udane lęgi. Ptaki te są objęte dziś ścisłą ochroną gatunkową, a wokół ich gniazd obowiązuje całoroczna strefa ochronna w promieniu 200 metrów, a okresowo, w okresie lęgowym, nawet 500 metrów. Miejmy nadzieję, że ich populacja będzie rosnąć. Sokoły to bardzo cenione ptaki w sokolnictwie. To od nich pochodzi nazwa sokolnictwo, którą określa się sztukę układania ptaków do polowań i potocznie obejmuje się nią także inne ptaki drapieżne – jastrzębie, orły, a nawet sowy.
Zdarza się niestety, że pisklęta sokołów wyciągane są z gniazd, tak jak to widzimy na tym nagraniu, w celu ich odchowania do potrzeb sokolniczych. Na szczęście proceder ten jest karany nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach na świecie. Mimo iż w Polsce sokół wędrowny zagrożony jest wyginięciem, to na świecie jego sytuacja wcale nie jest zła. W skali świata uznawany jest on za gatunek najmniejszej troski. Sokoły wędrowne zamieszkują praktycznie całą kulę ziemską, z wyjątkiem jedynie Antarktydy. Są wszechstronne. Przyjmuje się, że polują na blisko 200 gatunków ptaków, ale gatunek ofiary w zasadzie nie ma dla nich większego znaczenia. Każdy ptak, którego zdołają zabić, jest dobry. Sokoły wędrowne na całym świecie różnią się od siebie ubarwieniem, zwłaszcza sokoły z krajów tropikalnych odbiegają kolorystyką od sokołów europejskich. Wszystkie zaliczane są jednak do tego samego gatunku – sokół wędrowny. Wyróżnia się jedynie podgatunki. Charakterystyczną cechą sokoła wędrownego jest niby czapka z ciemnych piór oraz wąsy. Po nich oraz po bardzo charakterystycznych, wąskich i zagiętych skrzydłach najłatwiej go poznać, choć trzeba uważać, by nie pomylić go z innym, bardzo podobnym sokołem – kobuzem. Sokoły wędrowne w zasadzie nie budują gniazd. Nie używają patyków czy innych materiałów. Wystarczy im zwykła półka skalna i zagłębienie. Zdarza się, że gniazdują też na drzewach, ale bardzo rzadko. Podobnie jak u jastrzębi, samice sokołów są o około 30% większe od samców. Nie jest to przypadek, a bardzo ciekawa strategia przetrwania. Dzięki różnicy w rozmiarach, para sokołów żyjąca w jednym rewirze może polować na ptaki odmiennych rozmiarów i w ten sposób ptaki nie konkurują ze sobą. Samiec poluje głównie na mniejsze ptaki – gołębie, drozdy, szpaki, mewy. Samica na większe, na duże kaczki, a nawet gęsi. Tutaj widzimy, jak atakuje znacznie większego od niej pelikana. Co ciekawe, sokoły paradoksalnie uchodzą za leniwe ptaki. Nie budują gniazd, to raz. Dwa, nie lubią także długo podążać za ofiarą. Preferują nagły atak przy pomocy jednego śmiertelnego ciosu. Dokładnie tak, jak widzimy to na tym nagraniu. Drapieżnik, spadając z dużą prędkością, uderzył w kark bardzo dużego ptaka, prawdopodobnie łamiąc mu kark. Widać, jak ofiara bezwładnie spada. Przy kolejnym okrążeniu, zaraz po ataku, sokoły często łapią spadającą ofiarę. W tym przypadku zdobycz jest jednak na tyle duża, że drapieżnik pozwala jej upaść na ziemię i dopiero tam podlatuje do niej. Zdarza się jednak, aczkolwiek rzadko, że sokoły polują także w pogoni, podobnie jak jastrzębie. Chwytają wtedy żywe jeszcze ofiary, uśmiercając je zaciśniętymi szponami, a także dziobem. Sokoły mają charakterystyczny kształt dzioba, przypominający otwieracz do butelek. Do czego służy ten charakterystyczny ząb? Trzeba przyznać, że inne ptaki drapieżne nie posiadają czegoś takiego, a na pewno nie w tak wyraźnej formie jak u sokołów, mimo iż także żywią się mięsem. Niektórzy badacze przypuszczają, że wyrostek ten służy do przecinania rdzenia kręgowego niedużych ptaków, które w diecie sokołów stanowią wyjątkowo duży odsetek. Natomiast co do specyficznego kształtu skrzydeł sokoła, nikt nie ma wątpliwości. Są one wąskie, charakterystycznie wygięte i szpiczaste. Za tym kształtem przemawiają po prostu prawa fizyki, w tym przypadku aerodynamiki. Takie skrzydła są bardziej opływowe i stawiają mniejsze opory powietrzu, co widać na tym nagraniu po mniejszych zawirowaniach powodowanych w porównaniu ze zwyczajnie zbudowanymi skrzydłami. Ciało pikującego sokoła, aby rozwinąć tak duże prędkości, musi mieć super aerodynamiczny kształt. Ptak podwija nogi, układa je perfekcyjnie wzdłuż ciała, zgina skrzydła, podkurcza kark i zamienia się w hipersoniczny pocisk. To ideał, minimum oporów powietrza, cud natury, który z powodzeniem kopiowany jest przez inżynierów projektujących super szybkie maszyny latające. Nazwa sokół wędrowny jest używana na całym świecie, oczywiście w swoich wersjach językowych. Wszystkie języki, a także łacińska nazwa gatunkowa Falco peregrinus określają sokoła jako wędrowca, pielgrzyma, podróżnika. W istocie pociąg do wędrówek mają jedynie młode sokoły. Dorosłe, powyżej jednego roku życia, prowadzą osiadły tryb życia i zostają w swoim rewirze na zimę.
Wielokrotnie próbowano zmienić tę mylącą nazwę, która utarła się przed wiekami z powodu chwytania w specjalne pułapki młodych, przemieszczających się jeszcze osobników. Na podstawie tych młodych sokołów myślano wtedy, że wszystkie osobniki tego gatunku bezustannie wędrują. Mylny charakter nazwy dość dawno jednak dostrzeżono. Zauważył go już w XIX wieku Kazimierz Hrabia Wodzicki, jeden z nestorów polskiej ornitologii, który tak pisał o sokole wędrownym. Ze wszystkich sokołów on najmniej wędruje, a w wielu miejscach cały rok przesiaduje, na przykład po miastach, kościołach i wieżach. Wodzicki zaproponował więc dla sokoła wędrownego nową nazwę – sokół szlachcic, ale nie zdobyła ona poklasku. W innych krajach również eksperymentowano z nazwą tego sokoła, ale mimo to ten najszybszy ptak na świecie do dziś pozostał sokołem wędrownym. A wy, jak byście go nazwali? Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.